Dziś na kanale O Domu robot sprzątający Narwal Freo. Markę Narwal możecie kojarzyć, jeżeli lubicie oglądać amerykańskich youtuberów technologicznych, bo tam ta marka przewijała się swego czasu dość często, ale w Polsce jest to nowość. I ten tutaj model, Narwal Freo, jest robotem odkurzająco-mopującym i powiem szczerze, że chyba nigdy nie testowałem robota sprzątającego, który sprzątałby aż tak dokładnie. Ale zacznijmy od podstaw, czyli od tego, jak wygląda robot Narwal Freo. Jak sami widzicie, ta stacja dokująca jest dość masywna, a to dlatego, że w środku mamy dwa duże zbiorniki na wodę, jeden na czystą, drugi na brudną. Ten na wodę czystą ma pojemność aż 4,5 litra, natomiast ten na wodę brudną około 4 litrów. Do tego tak naprawdę mamy tylko robota wyjeżdżającego ze stacji i na tym kończą się wyjściowe możliwości tej stacji bazowej. Zapytacie, a gdzie miejsce na worki na brud? Otóż nigdzie. Do tego jeszcze przejdę za chwilę, ale mimo sporych rozmiarów ta stacja dokująca nie ma miejsca na worek na brud. Co wyróżnia Narwala Freo już na pierwszy rzut oka, to panel dotykowy, który znajduje się tutaj w górnej części obudowy. Z poziomu tego panelu możemy tak naprawdę zrobić wszystko, prócz zarządzania mapą. I mi się ten fakt bardzo podoba, bo nie trzeba za każdym razem odpalać aplikacji w telefonie, żeby włączyć jakąkolwiek funkcję albo żeby sprawdzić, nie wiem, poziom zużycia konkretnych materiałów eksploatacyjnych, bo to wszystko jest dostępne z poziomu tego panelu dotykowego. Tu jedna drobna uwaga, w chwili gdy nagrywam ten materiał, czyli pod koniec lutego 2024 roku, ta stacja dokująca oraz robot nie obsługują jeszcze języka polskiego. Język polski jest już dostępny w aplikacji Narwala, ale nie jest jeszcze dostępny bezpośrednio na urządzeniu. Powiedziano mi jednak, że taka opcja ma się pojawić już w marcu, więc jeżeli oglądacie ten materiał nieco później, to bardzo możliwe, że ten panel dotykowy już obsługuje język polski. Pierwsza konfiguracja tego robota jest tak bezproblemowa, jak w zasadzie w każdym innym robocie. Łączymy się z siecią, łączymy się z aplikacją, robot przejeżdża kilka razy po domu i tworzy mapę. I tutaj bardzo ciekawe co do samego tworzenia mapy. Ten robot, jak sami możecie zobaczyć, jest wyposażony w system LiDAR i on zrobił tą mapę chyba najszybciej ze wszystkich robotów, z jakimi kiedykolwiek miałem tutaj do czynienia, a przewijały się przez mój dom zarówno różne Roomby, Dreamy, Roboroki, prywatnie też używam takiego robota sprzątającego i ten robot stworzył tą mapę naprawdę szybko i jest ona bardzo dokładna. Nie było czegoś takiego, że robot musiał przejechać po domu kilkanaście razy, żeby zaktualizować tę mapę, żeby ona była wiarygodna. Ona od samego początku była dobra. Oczywiście robot też bez problemu rozpoznaje dywany, rozpoznaje przeszkody. Tu też ogromny plus, przez cały czas testów nie zdarzyło się ani razu, żeby ten robot cokolwiek połknął, a inne roboty u mnie notorycznie zjadają firanki, zjadają jakieś dyndające kable, czasami kot coś zrzuci i robot to wciągnie. Tutaj coś takiego się nie zdarzyło. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, wyjmę go może ze stacji dokującej. Jak możecie zobaczyć, ten robot sprzątający jest dość spory, co ma swoje plusy i ma swoje minusy. Minusem jest to, że jest on wyższy od większości Roomb czy Dreamy i nie wjeżdża na przykład pod szafki, pod które Roomba by się bez problemu zmieściła. Mam dwie takie szafki, zwłaszcza jedną w pracowni, drugą w łazience. Wszystkie inne roboty sprzątające bez trudu tam wjeżdżały. Narwal niestety nie daje rady, no bo jest troszeczkę grubaskiem. Ale co ciekawe, jak spojrzymy na spód, to od razu możemy zobaczyć, że mamy tutaj dwie szczotki boczne, zaś pady mopujące mają nieco inny kształt niż w innych robotach, bo nie są one okrągłe, tylko takie jakby trójkątne i służy to temu, żeby te mopy zazębiały się ze sobą i nie zostawiały między sobą pustej przestrzeni, która może być niedomyta, a też dzięki temu, że one wystają poza obrys robota, to całkiem dokładnie sprzątają przy krawędziach. Skoro już o sprzątaniu mowa, to tak jak mówiłem we wstępie, jest to chyba najdokładniej sprzątający robot ze wszystkich robotów, jakie kiedykolwiek testowałem. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o mopowanie, ten robot myje podłogę, nie przeciera jej. I to nie jest żart, te podkładki mopujące są znacznie grubsze niż w jakimkolwiek innym robocie i myją naprawdę dokładnie, do tego stopnia, że byłem wręcz zdziwiony, że sobie poradził z niektórymi zabrudzeniami zarówno na podłodze z paneli, jak i na kafelkach. Także tutaj bardzo duży plus. Troszeczkę na minus
Domyślna szczotka, która jest w zestawie z tym robotem, to szczotka po części gumowa, po części z włosiem. I to rozwiązanie nie sprawdza się w ogóle, jeżeli macie w domu zwierzęta, albo jeżeli wasza żona, albo wy macie długie włosy. No, te włosy się niestety wplątują tutaj w tę szczotkę i mimo tego, że mamy tutaj takie dwa druciki, żeby te włosy się rozrywały, no to jednak trzeba regularnie usuwać te włosy ręcznie, ale możemy dokupić opcjonalnie szczotkę, która jest w całości gumowa i wtedy takiego problemu nie ma. Bardzo fajne są te dwie niezależne szczotki boczne, bo one bardzo fajnie wymiatają. Oczywiście ten robot, tak jak każdy inny, nie da rady wjechać w rogi, no bo siłą rzeczy nie zmieści się tam. Ale jeżeli chodzi o mopowanie, mycie przy krawędzi, to robi to bardzo dobrze. Tak jak mówiłem, w tej stacji dokującej nie ma miejsca na zbiornik na nieczystości, więc pojemnik na odpady jest tutaj i niestety za każdym razem musimy go wyjąć, wysypać z niego nieczystości i włożyć go z powrotem. Do tego jednak za chwilę jeszcze przejdziemy, bo o tym chcę powiedzieć troszkę więcej, ale co też jest bardzo fajne, ten robot pracuje mega cicho, bo nawet kiedy odkurza i mopuje z najwyższą intensywnością, jego głośność rzadko przekracza 50 dB, a to znacznie ciszej niż inne roboty i co więcej, ton, jaki wydziela ten odkurzacz, jest jakiś taki bardziej przyjemny, niższy, nie przeszkadza aż tak bardzo jak w innych robotach, choć oczywiście najlepiej tego robota jest puścić wtedy, kiedy nas nie ma w domu i wtedy ten nie ma to żadnego znaczenia. Jedna fajna rzecz, tutaj w tej podstawce znajdują się dwa plastikowe elementy, które możemy bez problemu wyjąć i umyć pod umywalką albo nawet w zmywarce. Jest to bardzo fajna rzecz, no bo ogromną bolączką tych robotów mopujących jest to, że te podkładki błyskawicznie robią się usyfione do niemożliwości. A tutaj nie dość, że ta podkładka plastikowa w głębi tej stacji bardzo dokładnie myje mopa, to jeszcze bardzo łatwo jest ją wyczyścić i nie zbiera tego brudu aż tyle jak inne roboty. Tu też bardzo duży plus. Do obsługi tego robota, tak jak wspominałem, mamy panel dotykowy oraz aplikację Narwal i tam możemy w zasadzie skonfigurować mapę, wybrać tryby czyszczenia, przejrzeć wszelką konserwację tego robota i tak dalej. Są to zupełnie standardowe rzeczy. Co miłe, mapę możemy podglądać zarówno w 2D, jak i w 3D. Możemy wybrać materiał podłogi, ale nie możemy wybrać na przykład kierunku ułożenia paneli, co jest standardem w robotach Dreamy, Xiaomi czy Roboroku. Tutaj tego nie ma, więc może się zdarzyć, że robot będzie mył podłogę nie w tym kierunku, w którym położone są panele, czyli jakieś tam smugi mogą zostać, ale powiem wam, że ten płyn, który jest dołączony do zestawu, to pomijając to, że jest to bardzo duża butla jak na robot sprzątający, to w zasadzie jest na tyle dobry, że nie zauważyłem ani razu, żeby gdziekolwiek zostawił jakieś smugi. Także tu znowu plus. Jeżeli chodzi o tryby czyszczenia, to mamy tutaj kilka opcji do wyboru. Ten robot może oczywiście odkurzać, mopować, odkurzać i mopować jednocześnie, najpierw odkurzyć, a potem mopować, a także mamy tryb Freo i to jest tryb inteligentny, który automatycznie rozpoznaje, ile w danym pomieszczeniu jest brudu i jak intensywnego sprzątania dane pomieszczenie wymaga. Ja byłem bardzo zdziwiony, kiedy pierwszy raz odpaliłem ten tryb Freo i ten robot mi 4 razy mył kawałek salonu, gdzie najczęściej leży pies. I zastanawiałem się, dlaczego to tak wygląda i zapytałem przedstawiciela tej firmy w Polsce, o co tu chodzi. Okazuje się, że robot dostosowuje częstotliwość czyszczenia do tego, jak mocno zabrudzone są podkładki mopa. Czyli faktycznie w miejscu, gdzie najczęściej leżakuje sobie mój pies, musiało być na tyle brudno, że robot potrzebował kilku przejazdów, żeby to doczyścić. Ogólnie ten tryb Freo jest bardzo fajny, jeżeli korzystacie z robota codziennie i nie myjecie codziennie całego mieszkania, tylko chcecie czyścić różne pomieszczenia. Wtedy sprawdza się świetnie. W moim użytkowaniu niestety tryb Freo nie sprawdził się wcale. Z tego prostego względu, że ja mam dużego psa, mam 2 koty, więc w moim domu sprzątanie jest wymagane w zasadzie codziennie, a czasami nawet 2 razy dziennie. I w takiej sytuacji tryb Freo po prostu głupieje i albo myje właśnie jakieś losowe fragmenty po kilka razy, albo uznaje, że on na przykład do tego pokoju nie pojedzie, bo mył go wczoraj, więc nie ma takiej potrzeby, podczas gdy potrzeba jest, no bo pies naniósł sporo brudu. Ale jeżeli odpalimy robota w trybie normalnego odkurzania i mopowania, możemy też wybrać, jakie obszary ma umyć, także nie jest to jakiś wielki problem i podejrzewam, że w normalnych warunkach ten tryb Freo będzie dla większości ludzi optymalny. To prowadzi mnie do minusów tego robota, z których największym jest chyba to,
jak upierdliwe bywa korzystanie z niego na co dzień. Już tłumaczę. Tak jak mówiłem, w tej stacji nie ma pojemnika na odpady. Jeżeli nie mamy w domu dużo zabrudzeń, nie jest to przesadnym problemem, no bo raz na kilka dni wyjmiemy ten pojemniczek z odkurzacza i spoko, ale jeżeli macie w domu dzieci, zwierzęta, często niesiecie brud na przykład z podwórka, no to ten pojemnik ma tylko 480 ml, on się momentalnie zapycha. Ja muszę go opróżniać przed każdym czyszczeniem, a raz się nawet zdarzyło, że musiałem go opróżnić w trakcie sprzątania i jest to po prostu no, niewygodne, zwłaszcza, że w innych robotach opróżnianie worka na śmieci jest zupełnie normalne. Druga rzecz to zużycie wody, bo ten robot faktycznie potrzebuje tyle wody, co taki prawdziwy, wiecie, narwal. Mimo tego, że mamy tu 4,5 litra, to w zwykłych robotach sprzątających taka ilość wody wystarczyłaby na tydzień jeżdżenia. I okej, tak jak mówiłem, ten robot mopuje, a nie przeciera. On faktycznie sprząta mega dokładnie, ale zdarzyło się, że potrzebowałem wymienić w tym robocie wodę po sprzątaniu raptem 50 metrów kwadratowych. Czajcie, 4,5 litra wody na 50 metrów kwadratowych to jest bardzo dużo. I czasami przez to może się zdarzyć, że na przykład zostawicie robota, żeby posprzątał cały dom, kiedy wy jesteście w pracy, a nagle się okaże, że on w połowie cyklu przerwał sprzątanie, bo już nie było wody w zbiorniku. Więc to jest spory problem. Narwal chyba zdaje sobie z tego sprawę, bo sprzedaje takie fajne dodatkowe akcesorium za około 1000 zł, które umożliwia podłączenie tej stacji dokującej bezpośrednio do dopływu i odpływu wody. Czyli ta woda, zarówno czysta, jak i brudna, może się wymieniać automatycznie. U mnie niestety nie ma opcji, żeby to gdzieś przyłączyć, bo mam tak zaprojektowaną kuchnię i łazienkę, że siłą rzeczy już nigdzie tam żadnego dodatkowego przyłącza nie wcisnę, więc o skorzystaniu z takiego akcesorium trzeba myśleć raczej no, grubo przed zakupem tego urządzenia, ale fajnie, że taka opcja jest, bo mówię, ten robot zużywa naprawdę dużo wody, wymiana jej ręcznie jest upierdliwa, a takie automatyczne uzupełnianie rozwiązuje ten problem, choć oczywiście podnosi cenę urządzenia, która i tak jest niemała i to jest właśnie kolejny minus, ten robot kosztuje 4200 zł w polskiej dystrybucji. On ma bardzo dużo plusów. On świetnie sprząta. Chyba najlepiej ze wszystkich robotów, jakie kiedykolwiek testowałem. No ale to jest nadal 4200 zł za robota, który nie ma nawet worka na śmieci w stacji dokującej, więc jest to sporo pieniędzy. No i każdy już tutaj musi sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym mu bardziej zależy. Czy na bezobsługowości i dodatkowych bajerach, czy na tym, żeby robot sprzątający faktycznie dokładnie posprzątał mieszkanie. Osobiście bardzo polubiłem tego robota. On, tak jak mówiłem, pracuje cicho, sprząta bardzo dokładnie, co jest dla mnie bardzo ważne, bo w moim domu często podłogi są zabrudzone, a ten robot jak żaden inny daje sobie radę z doprowadzeniem tego do porządku, więc pod tym względem ta cena 4200 zł wcale nie wydaje mi się przesadzona. Kwestią gustu jest to, czy podoba Wam się ta stacja dokująca, czy nie. Ona szczerze mówiąc dość mocno rzuca się w oczy i na pewno nie da się jej przegapić, więc gdybym miał kupić takiego robota, to chyba chętniej trzymałbym go w łazience czy w pralni niż na widoku, no bo jednak jest to dość ostentacyjne, taka napęczniała stacja dokująca, której nie da się przegapić, nie bardzo pasuje do żadnego wystroju, no ale to już mówię, to jest kwestia gustu. Jeżeli chodzi o sprzątanie, jak dla mnie super, jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, to zwłaszcza w tej cenie mogłoby być lepiej. I to już było wszystko, co miałem do powiedzenia w dzisiejszym odcinku na kanale O Domu. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o Narwalu Freo, czy podoba Wam się ten robot, czy jednak wolicie zostać przy jakichś Roombach, Dreamy, Roborockach. Komentarze są do Waszej dyspozycji, a jak już tam będziecie, dajcie nam łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, no i zostało nasze klasyczne badanie statystyczne na koniec, więc jeżeli obejrzeliście to wideo do końca, to napiszcie w komentarzu słowo wieloryb, bo co prawda narwale to nie wieloryby, ale ta stacja dokująca i zapotrzebowanie na wodę jak najbardziej pasuje do wieloryba, także wpisujcie hasło wieloryb i wtedy będę wiedział, że obejrzeliście ten film w całości. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale O Domu, na kanale O Technologii. Cześć!